Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym, drugim odcinku z The Sims Średniowiecze. I to, co się tutaj zmieniło w naszym królestwie, to no tutaj sama z siebie sala przyjęć się dostawiła. Fundusze mamy kiepskie, więc na razie nic tutaj nie mebluję, bo nie bardzo mam czym. Będę musiała sobie to zarobić po prostu. Dostawiłam też z punktów zasobów kwatery szpiegów oraz wieżę czarodzieja. Natomiast dopiero w przyszłym odcinku te postacie tutaj się pojawią, ponieważ jeszcze ich nie zdążyłam stworzyć i dopiero co postawiłam te budynki. Ale powolutku się tutaj będzie zapełniać, natomiast my dzisiaj dalej gramy królową Anną, przebiśnieg z Zielonych Wzgórz i weźmiemy sobie kolejną misję. I pomyślałam sobie, że wezmę tego krabiego bandytę, ponieważ to zaginione dziecko, z tego co pamiętam, jest bardzo, bardzo króciutkie. I w sumie chyba będzie fajniej, jak zrobimy sobie coś takiego dłuższego. Krabi bandyta. Po mieście krążyła dziwna plotka. Podobno w głębiach pod miastem Zielone Wzgórza czaiła się bestia. Opowieści nadchodziły ze zbyt wielu źródeł, by to były zwykłe ludowe bajania. Czy ta bestia była potworem, który zamierzał zniszczyć miasto? A może to tylko było niezrozumiane stworzenie, które szukało przyjaciela? Mamy tutaj tylko jedno podejście. Nie wiem czemu, szczerze mówiąc. Może brakuje mi jakiegoś bohatera, wiecie? Ale mamy tutaj podejście potężny sojusznik. Rosnącemu królestwu zawsze przyda się nowy sojusz. Szczególnie sojusz, który poprawi bezpieczeństwo ludu. Takie partnerstwo często można było znaleźć w najdziwniejszych miejscach. Czy podziemne królestwo mogło ukrywać klucz do bezpieczeństwa miasta Zielone Wzgórza? Okej, okay. To może tylko uczynić miasto Zielone Wzgórza silniejszym. Lady Anna. Dokładnie tak. I jedziemy. Wspaniałe wynalazki związane z ochroną zawsze mają skromne początki. Mieszkańcy Kupczyc opracowali swą specjalistyczną technologię kurz, obserwując krosna w swej wiosce. Niezdobyte mury rękodzielec zostały obmyślone przez pospolitego popychacza błota. Złota chciałam przeczytać, nie wiem czemu, który odkrył tajemnicę murarki. Być może następny wielki wynalazek z dziedziny ochrony królestwa czeka na odkrycie w mieście Zielone Wzgórza. Jeśli ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, Lady Anna z pewnością to wynajdzie. Mamy Lady Annę i chyba właśnie tutaj skończyliśmy ostatnio naszą przygodę, która troszeczkę ma tutaj swoje potrzeby na dość takim niskim poziomie. Zapoluj i zabij wielkiego niedźwiedzia, poszczuj, ale my nie mamy papugi, nie wypełnimy tego. To jest cały czas to samo, to jest cały czas to samo. Ja bym poszła do tego lasu może. Tak, to jest las? Czy ja dobrze... Boże, co ja robię? Zapomniałam o tej kamerze. Tak, do lasu. Mhm, dokładnie tak. Dobra, tutaj mamy... Aha, tutaj już mamy jedną postać do, że tak powiem, wykorzystania w naszej misji. Jest to emisariuszka Kupczyc Alfonsyna i mamy tutaj też gwardzistę Dzierżymira z Irokezem. Ale wypełnię sobie to zadanko tylko, żeby zapolować na wielkiego niedźwiedzia. Także lecimy do lasu. Anna wyśledziła wielkiego czarnego niedźwiedzia leśnego do jego żerowiska. Zaskakując zwierzę, zgładziła smakorza miodu jednym ciosem, po czym wycięła mięso, aby zabrać je do domu. Zebrane kawałki 4. Zastanawiam się, czy to jest... czy to jest... Lady Anna, przepraszam, czy to jesteś ty? Czy to byłaś ty przed chwilą w tych bandażach? Ej, serio, tak, to była ona. To była ona. Dobra, mamy jedno wypełnione. Pisz list do wynalazców. A co tutaj masz zrobić? Emisariuszka Kupczyc. Ale co my mamy tutaj zrobić? Oglądaj walkę na miecze. Tutaj chyba... To jest chyba z tą papugą, tak mi się wydaje, bo to nie jest do zadania, do naszej misji. Ja bym sobie wróciła teraz do domu, bo musimy coś wszamać i chyba ją położę na trochę spać, żeby ona trochę, wiecie, się odświeżyła. Matko, kiedy masz blade plecy. No, już troszeczkę jest zmęczona. Ja bym tutaj, no nie wiem, czy prosić ją? Mogłabyś tutaj uważać napitki dla ludzi, niech się napiją. I przygotuj jedzenie, a daj im syrop.
I przygotuj jedzenie, zjemy sobie kaszę, bo chyba nie mamy nic więcej. A mamy to mięso. Nie wiem, czy nie posprzedawać, to jest za 8. A mamy jeszcze zupę z niedźwiedzia, tak? Zadziała to? Tak. A to mięso za ile? Nie wiem, czy w tym kramie miejskim by to nie poszło za więcej. Będę musiała spróbować. A co to jest? Koń z rzeźbionego drewna za 10. No będę musiała trochę tutaj pokombinować z tą kasą. Nasza tutaj Gaja sobie grzecznie siedzi przy tronie. Dobra, zjesz sobie zupę, kochana. Ja cię na trochę położę spać. No i będziemy kontynuowali naszą misję. Dajesz, dajesz. Aż zadowolona. Bo nie kasza, tylko jakaś dobra zupa, która nawet całkiem w porządku wygląda. I to jedzenie rękami w ogóle fantastyczne to jest. No dobra, wstawaj, kochana. Znowu się wyspałaś, jak wybiła noc. No ale nie szkodzi, nie szkodzi. Zmienisz sobie strój może na ten... zbroja, a może na ten? A zmień sobie na ten może. I pościel łóżko. Będziesz samodzielna. I mieliśmy napisać list do wynalazców. Dobra, czyli to było tutaj, ten stół skryby. Pisz list do wynalazców. A co, kogo tutaj mamy? Członkini gildii Adriana. Dobra. To leć, 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 leć. W tej sukni też wyglądasz zjawiskowo. To z pewnością sprowadzi do sali tronowej najwspanialszych wynalazców. I to teraz? Co teraz? Wyślij, dobra, bo jeszcze nie wysłaliśmy, także muszę iść tutaj do gołąbków. Wyślij list do wynalazców. W ogóle to jest taka opcja, wyślij list osobisty. Ja kiedyś myślałam, że to jest, wiecie, jako taki list miłosny, ale to jest jednak taki liścik z pogróżkami, taki raczej obelżywy i nikt nie jest zadowolony z tych listów, także tego nie będziemy robić. Możesz przy okazji sobie tutaj odkryć parę roślinek. Jaki fajny drogowskaz, odkryj. I to w sumie też możesz sobie odkryć. Podkrywamy trochę. Tego nie mogę, tego nie mogę. Dobra. A, to już patrzyłam. Okej, poszło w świat. Bardzo ładnie. Muszę tylko zaczekać na przybycie następnego wielkiego wynalazcy z miasta Zielone Wzgórza. W porządku. Poczekaj na przybycie wynalazców. Dzikie kwiecie, to sobie zbierzemy. Przy okazji możesz tutaj... A czemu brak dostępnych interakcji? Wezwij. Możesz ją wezwać w sumie. Możesz ją wezwać, to wyślemy ją na polowanie. Zbierzesz sobie też to. Tak się rozglądam... że tutaj śpi nasz królewski doradca, śpi na ławce. Co? Momencik. Ach, pierwsi wynalazcy przybyli. Pora zobaczyć, co kryje przyszłość. Dzikie kwiecie. Dobra, to sobie później to pozbieramy w takim razie, bo trzeba tutaj misje. Patrzcie, idą. Jaki tutaj pan z kitą siwą. Gdzie oni są? A, tam są, dobra. Kim panowie są? Pokażcie się tu, pokażcie się. O, ja myślałam, że pan młody. Już sobie pomyślałam, jaki fajny pan z siwą kitą, a pan z wąsem. I trochę starszy. Szalony starzec Gościsław. Okej, okay, monarcha. Nie. Przyjazne. Poznaj. A to jest właśnie ten wynalazca Włościbor. Dobra. To weźmiemy sobie tak, przyjazne, poznaj i rozmawiaj o wynalazku, a to jest wynalazca Radomysł. To też możemy go poznać, jak najbardziej. Dobra, zbierz sobie te roślinki. Ja się chyba wybiorę do kramu i zobaczę, za ile one w ogóle idą. Dobra, przedstawiamy się tutaj naszym zacnym gościom. Szalony starzec, ciekawe... On mi wygląda na taką postać, która będzie miała jakieś znaczenie tutaj. Takie mam wrażenie. Boże, jak wy długo gadacie. Ja cały czas zapominam, że tutaj trzeba się zaprzyjaźnić z tymi simami. Suli Gniewa, strażnik miejski. Dobra, to jest ten Radomysł. Dobra. Dobra. To z nim pogadamy o wynalazku, a potem jeszcze z tym.
Chociaż z tym nie było żadnego zadania. No dobra, ale pogadać zawsze można. Teraz zerknij tutaj, Wasza Wysokość. To coś tutaj nazywam miną lądową. Każdy wróg miasta zielone wzgórza, jaki na nią nastąpi, z pewnością przeklnie dzień, w którym zagroził Twojej władzy. No i co myślisz? Radomysł jeszcze, tak? A dobra, bo mamy kilka pomysłów, tylko gdzie on teraz... tutaj jesteś, dobra. Rozmawiaj o wynalazku. Czyli mamy jakąś minę lądową. To jest łajno. Dzięki za przyniesienie mi tego, wrócę do Ciebie. No dobrze. Panie Radomyśle. No chodź. Skąd wy w ogóle jesteście? Wy jesteście z Zielonych Wzgórz, czy z jakiegoś innego tego miasta? To śmieszne jest, z czapeczką. Chcesz ochrony? Masz ochronę. Życzysz sobie spuścić ognisty, niszczycielski deszcz na wrogów miasta Zielone Wzgórza z nieba? Brzmi za dobrze, by było prawdziwe? Po prostu wejdź na pokład tej tutaj mojej machiny latającej, a pokaż ci prawdziwą potęgę. No to już bardziej mi się podoba, szczerze mówiąc. Gościsław? A to jest ten! Machina latająca. To brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe. No w sumie on... Aha, pan jest takim trochę błaznem. Sekunda. Ej, nie! Zniknęło mi! Nie zdążyłam przeczytać. Holender. Czy wiesz coś o krabim bandycie? Na wszechwidzącego, czy w moim porannym napoju było oleum szaleństwa? Nie wiem, co ty piłaś. Poszczuj, no nie mogę. Chciałabym, żeby już to minęło. Dobra, i co teraz? Spytaj o krabiego bandytę. Krabi bandyta odebrało ci rozum? Wiedziałam, że ten pan jest zbyt taki oryginalny, żeby nie mieć znaczenia w tej misji. O, tu mamy coś długiego. Nie jestem wariatem. No może odbiło mi troszeczkę, ale poza miastem Zielone Wzgórza naprawdę żyje olbrzymi potwór, pół krab, pół człek, krabi bandyta. Legenda mówi o czasach, gdy wielcy królowie i królowe zawierali sojusze z tymi dawnymi bestiami. Odnów ten zapomniany sojusz, a miasto Zielone Wzgórza będzie silniejsze niż kiedykolwiek. Możesz mi nie wierzyć z powodu mojego poważnego szaleństwa, ale uwierzysz temu, co powie mistrz budowniczy Paryż, czyż nie? Buahahaha. Dokładnie tak. Dobra, mamy akurat... Rozmawiaj o wariactwie. W porządku. Proszę bardzo. No czemu nie możesz? Przecież on tu stoi. Przecież on tu jest. Mistrz budowniczy Paryż? Co on może wiedzieć o tym wariactwie? Paryż. Boże. Czemu nie możesz? Panie, podejdź no tu tutaj. Przestań się zajmować na chwilę książkami i porozmawiaj ze swoją panią. Cóż, nie chcieliśmy nic mówić, ale gdy wydobywaliśmy kamień z jaskini, kilku budowniczym i mnie wydawało się, że zobaczyliśmy coś w ciemności, coś dużego ze szczypcami. Być może w opowieści tego starca jest coś więcej niż zwykłe szaleństwo. Szukaj krabiego bandyty w jaskini. Dobra, zaraz poszukamy. Tylko chciałabym, żebyś sobie jeszcze tutaj coś zjadła, bo znowu jesteś troszeczkę głodna. O, przecier z nasion możesz sobie zrobić. Proszę bardzo, to jest coś innego. Jak zwykle każda misja toczy się w środku nocy, nie? To standard jest dla mnie. No dobra, to zaraz minie na szczęście, bo nie mogę tego wykonać oczywiście. Dobra, królowa Anna sobie jeszcze golnęła tutaj przed przyjściem do jaskini. Co my tutaj mamy? Pobudzona. Anna czuje się dość wesoło po kilku napitkach. Po jednym, tylko jednego piła. Niech wszyscy się bawią i weselą. I teraz musimy szukać krabiego bandyty i widzę, że starzec tutaj również z nami jest, także mamy jakieś takie mini wsparcie, nie? Dobra, zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę jestem w jaskini i szukam krabiego bandyty. Chyba odbiło mi tak samo jak temu wynalazcy machiny latającej. W tym momencie Lady Anna spotkała krabiego bandytę i zdała sobie sprawę, że cała ta przygoda była okropnym pomysłem. Krabi bandyta! Zawołała i szybko wycofała się z jaskini. Lady Anna zaniedbuje swoje... Aha, myślałam, że to jest
kontynuacja misji, ale nie. No jeden zaniedbała, bo nie mamy papugi. No co mam zrobić? Co takiego w imię wszechwidzącego? Krabi bandyta naprawdę istnieje. Muszę jeszcze raz wypytać staruszka. No dobra, słuchaj, ale to nie. Rozmawiaj o krabim bandycie. Unika obowiązków. Nieprawda. Nie wszystkich. Nie wszystkich. Udało ci się go zobaczyć? To był naprawdę on? Czy miał te swoje legendarne wąsy? No, miał, to prawda. Och, musisz się z nim rozmówić. Jeśli dasz mi 3 symbole wdzięczności, on połączy swe siły z miastem zielone mu. Jeśli dasz mu, ja nie umiem czytać. Jeśli dasz mu 3 symbole wdzięczności, on połączy swe siły z miastem zielone wzgórze i nasze bezpieczeństwo będzie zapewnione. Okej. Okay. No i co? Jeszcze raz mam go poszukać w takim razie? Szukaj krabiego bandyty. No w takim razie jeszcze chyba raz. Jeszcze chyba raz. Wysłuchać jego 3 żądań, myśli Lady Anna. Czy krabi bandyta w ogóle mówi? Ostrożnie zbliżyła się do krabiego bandyty. Tego tam witaj, odezwała się do bestii. Jestem tu w sprawie tego symboli wdzięczności czy czegoś takiego. Krabi bandyta wskazał na swoje odzienie, podarte sukno wokół jego talii oraz pas biegnący przez pierś. Krabi bandyta burknął głośno. Krabi bandyta głośno stuknął swoją laską o podłoże jaskini. Kraby wychynęły z głębi pieczary i rozejrzały się wyczekująco. Krabi bandyta spojrzał znacząco na swojego gościa. Wreszcie krabi bandyta uniósł szczypce do swojej twarzy, delikatnie gładząc wspaniałe wąsy. Pojedyncza łza popłynęła po jego krabim policzku. Żądania zostały spełnione. Nie wiem, czy rozumiem. Już zostały spełnione, czyli co? Co to wszystko u licha ma znaczyć? Nie, momencik. Krabi bandyta wydawał się zbolały, gdy dotknął swoich wąsów. Jakie działanie podejmie Lady Anna? Tak wspaniałe wąsy z pewnością potrzebują wosku do wąsów. Zapewne tego chciał krabi bandyta. Tak, na pewno mieszkający w jaskini krabi bandyta potrzebuje wosku do pielęgnacji wąsów. Może on chce wąsatą ofiarę, która zadowoli jego i dzieci. Ja bym bardziej mimo wszystko szła w to, nie? No raczej w to. Szalony starzec, pytaj o wąsy, dobra. Krabi bandyta wykonał jakiś ruch w stronę mniejszych krabów. Jakie działanie ma podjąć? Czy możliwe, że te małe kraby są głodne? Myślę, że mogę im przynieść trochę strawy. Być może on chce mi dać jednego ze swych krabiąt, jako mojego podopiecznego. Ja myślę, że raczej głodne są. Ja bym szła raczej w tę stronę. Miej jedną zupę z drobiu. Dobra, to trzeba będzie kupić jakiś drób. I mamy jeszcze... wskazał na swoje odzienie. Jakie działanie? Sądzę, że on chce nowe odzienie. Może nie podobały mu się moje perfumy. Sądzę, że mogę kupić coś nowego. Nie, raczej nie. Raczej nie. Dobra, zupę. Dobra, spytaj o wąsy. Spytaj o wąsy. Wow. Momencik. Muszę znaleźć jakieś odzienie wystarczająco duże dla krabiego bandyty. Wiem, w nalasce z minami lądowymi. Co w zasadzie jedzą kraby? Muszę zrobić tego dość, by wystarczyło dla tych wszystkich łapczywych szczypiec. Może coś dobrego i mięsnego. Znajdę człowieka z odpowiednio pięknymi wąsami, by odesłać go do krabiego bandyty. Zakładam, że będzie żył w wąsatej chwale z krabim bandytą przez następne lata. Na pewno. Na pewno tak. Gdzie ty nie możesz podejść, kobieto? Przecież on ma wąsy! Nie? Faktycznie. I co, pójdziesz? Pójdziesz? Krabi bandyta poprosił o mnie. To będzie dla mnie zaszczyt. Ruszę w jego krabie uściski. Aha, okej. Okay. No, skoro tak chcesz, no to przecież nie będę się kłóciła. Chodźmy... Ale ładnie. Ale pięknie. Chodźmy do kramu wiejskiego, bo chciałam kupić drób i sprzedam te rzeczy. Zobaczymy, za ile mi to pójdzie. Okej, okay, mamy tak. Sprzedaj. Zobaczymy to. Aha, za 2. Dobra, wiecie co?
Na razie dam wszystko, bo kasa się zawsze przyda, a na razie tak. Nie są mi potrzebne, wiecie, nie są mi niezbędne te rzeczy do jakichś zadań, także na razie możemy to sobie posprzedawać. Czemu ja ciągle powtarzam te same sformułowania, to nie wiem. Sprzedaj obiekty, no i pięknie, od razu mi się to podoba. Ja bym jeszcze tutaj kupiła mięso drobiowe, bo on chyba chciał zupę z drobiu. To weźmiemy sobie może... O, dwie sztuki, kup obiekty. I wracamy do zamku. Zupa z drobiu, to musimy ugotować i... Włościbor, zażądaj tych ciuchów nowych, tak? Więc musimy i tak wrócić do naszego królestwa. Prawda chcesz? Ja zaraz przygotuję więcej. Czy masz jakieś inne życzenia, Wasza Wysokość? Poproś o odzienie. I serio będziemy mu smrodzić tym łajnem. Moje odzienie? Cóż, w porządku, ty tu rządzisz. Dobra, mamy mu to dostarczyć i jeszcze musimy przygotować zupę z drobiu. Okej, jedna zupa z drobiu. No to do dzieła. To lecimy i zobaczymy, co dalej. Dobrze pachnie. Och, ale zaraz, a jeśli kraby nie jedzą mięsa? Lepiej przygotuję także potrawę jarską. No dobrze, no to w takim razie chyba została tylko kasza, nie? To chyba jest jarskie danie. Tak mi się wydaje. Zupę ziemniaczaną! O reszty! Serio? Naprawdę? Naprawdę? Dobra, to już nie gotuj. No to musimy się wrócić do tego, do kramu. To po drodze sobie zahaczymy o jaskinie. Dostarcz obszerne odzienie, chodź. Lady Anna schludnie zwinęła obszerne szaty i zostawiła je w jaskini. Nigdy się nie dowie... Karetka jedzie, przepraszam. Chyba. Nigdy się nie dowie, do czego naprawdę były potrzebne krabiemu bandycie. Ja myślę, że on tak naprawdę jest przystojnym księciem i się w nie przebierze i się przemieni. Ale... Gdybam, nie pamiętam. Dobra, idziemy po co? Po ziemniaki. Po ziemniaki, tak? No dobra, dostarczyliśmy odzienie. Dobra, wyłaź z tej jaskini. Mam nadzieję, że pasują. Przynajmniej muszą pasować lepiej niż ten brudny pas, prawda? Żądanie spełnione. Dobra, musimy się jeszcze raz tu wybrać, niestety. Po kartofelki. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Ja tak, wiecie, o, widzę, że faktycznie zabraliśmy mu ciuchy, bo się przebrał w piżamkę. Bardzo taką, no, atrakcyjną. Wysłuchaj trzech petycji. Musimy tutaj zrobić, bo zadania mi wpadły nowe. Także jeszcze sobie zrobimy to i traktat o utrzymaniu pokoju. Jeszcze to. Och, jacy oni są znudzeni. Znowu muszę wysłuchiwać tych kmiotów. Dobra, powstań. Jeszcze zrobię ci fajną fotę, bo fajnie wyglądasz. Dobra, czego tam sobie życzysz? Czego sobie życzysz, chłopie Bartosz? Turniej Królanta o Puchar Wszechwidzącego zaplanowany jest na następny tydzień, ale liga jest zupełnie bez grosza. Jak mamy przeprowadzić mecz finałowy? 1000? No... Sponsoruj zawody, zasponsoruję turniej osobiście. Mistrzostwa są ważne dla morale królestwa. Nawet ja czekam na mecz finałowy, no ale koszt 1000, no że tak powiem, no nie bardzo. Pobieraj opłatę za wejście. Skoro lud pragnie sportu, może sobie kupić wejściówki za te kilka groszy. To powinno pokryć koszta meczu, a jeszcze trochę zostanie dla królestwa. No nie mam wyboru, że tak powiem, nie? To bardzo mądre, Wasza Wysokość. Niech Twoje dusigrostwo i skąpstwo zostaną zapamiętane na zawsze. Czy ty rozumiesz, że królowa jest bidna i nie ma grosza przy duszy? Znaczy ma, ale nie na takie kurcze zachcianki. Dobra, następny. Następny. Ważelnik Walery. Dawaj, co tam chcesz? Co tam sobie życzysz?
Wasza wspaniałość, przypadkiem udało mi się wykopać na mojej farmie szkatułę pełną złota. Strażnik żąda, by oddać ją królestwu. Muszę to zrobić? Moje gospodarstwo podupada i przydałyby mi się te pieniądze, aby zasiać się więcej zboża. No nie no, złoto jest twoje, oczywiście, że tak. No, Lady Jana z Zielonych Wzgórz na pewno by nie zatrzymała tego dla siebie. Ta ziemia i wszystko, co się w niej znajduje, należą do ciebie. Nie ma znaczenia, czy jest to wyhodowane, czy wykopane. Możesz wykorzystać złoto do rozwoju swojego gospodarstwa. No w końcu będzie jakaś dobra decyzja. Dziękuję, Wasza Wysokość. Gdy nadejdzie czas zbiorów, przyniosę do zamku wór mojego najlepszego zboża. No. Okej, okay, dobra. No to jeszcze trzecia osoba. Teraz mamy członka gildii Uściechu. Wasza Wysokość, niektórzy z naszych młodszych, bardziej porywczych obywateli zajęli się nowym sportem zwanym drażnieniem smoka. To bardzo niebezpieczne. Jak możemy ich od tego odciągnąć? Zabroń tego, nie pozwolę na taką głupotę w moim królestwie. Mamy wystarczająco dużo problemów z dzieciakami dźgającymi smoki patykami. Zakazuję tego. Ureguluj to. Jeśli mianuję kogoś komisarzem do spraw drażnienia smoka, a potem zacznę pobierać opłaty za udział, można się założyć, że królestwo zarobi na tym dodatkowe złoto. No nie, zabraniamy tego zdecydowanie. To prawda, musimy zakazać tego, co nam się nie podoba. Tak właśnie należy rządzić. No tak, no trzeba podejmować dość mądre decyzje. Ty jesteś kochana, głodna, ale ja jeszcze bym tutaj dała... A, dobra. Nie napiszemy, bo przygotuję jedzenie. Nie napiszemy, ponieważ ktoś nam tutaj zajął. Jejmościna Tecia, pani też jest ruda. I też takie ładne szaty pani ma. Jejmościnia. Dobra, już wystarczy, już. Chodź. Już wystarczy. Zrobimy tę zupę ziemniaczaną i w sumie... ziemniaczaną, dawaj. I w sumie też byś sobie mogła coś przekąsić. A myślałam, że ziemniaka można zjeść, ale niestety nie. Ach, wyborna zupa. Normalnie popijam do takiej zupy syrop, ale ostatnie, czego chcę, to opity krabi bandyta żyjący pod miastem Zielone Wzgórze. Dobra, musimy mu to zanieść. Tu jest już wolne. Nie jest jeszcze wolne. Wiesz co, może byś sobie jeszcze zrobiła dla siebie. A weź sobie jeszcze tą zupę zdrobiu, bo ona jest taka dość pożywna. Mamy to? Tak, mamy, bo tutaj mamy worek zupy ziemniaczanej i worek zupy z drobiu. Dobra, to zjemy sobie jeszcze kaszę, a to znaczy tą, rosołek, tak? Rosołek, dokładnie tak. I zaniesiemy dary dla kraba. O, właśnie tutaj. Dostarcz strawę. No dobra. I zobaczymy, czy to będzie koniec misji, czy jeszcze coś tu trzeba będzie zrobić. Lady Anna pomyślała, jakie jedzenie można przygotować. A jeśli jedzą tylko ryby, zadawała sobie pytanie. No cóż, no nie mów, że... Nie gadaj, że jeszcze z ryb muszę robić tą zupę. A nie, okej. Okay. Boże, już myślałam, że muszę teraz z ryby robić jakieś te... Te kraby najedzą się jak królowie. Gotowe, wszystkie trzy żądania są spełnione. Muszę spróbować ponownie spotkać się z krabim bandytą, aby upewnić się, że sojusz został zawarty. Zawrzyj sojusz. Dobra, zobaczymy, co jegomość powie po tych wszystkich uciechach. Żądania zostały spełnione. Pora, by Lady Anna i krabi bandyta zawarli sojusz między miastem Zielone Wzgórza a podziemnym krabim królestwem. Ostrożnie zbliżyła się do krabiego bandyty. Tego tam witaj, odezwała się do bestii. Jestem tu w sprawie tego symboli wdzięczności czy czegoś takiego. Krabi bandyta lekko skinął głową. Lekki uśmiech uniósł kąciki jego krabich ust. Jeden z mniejszych krabów przesuwa się naprzód i Lady Anna dostaje od niego wspaniałe wąsy wykonane na wzór fantazyjnych wąsów samego krabiego bandyty. Sojusz został zawarty. Okej, okay, trochę ci się kończy... Krabie wąsy. Wyjątkowe wąsy otrzymane w prezencie. Pachną trochę krabem. No co ty? Te wąsy oznaczają nasz sojusz? Założę je i będę się kąpać w chwale bezpieczniejszego, silniejszego miasta Zielone Wzgórza. Nie gadaj, że... Dobra, to chodź tu do słońca. Chodź tu, podejdziesz tutaj. I nie gadajcie, że ona...
Serio? To tak rozumiem, że chodź na to. A, ja miałaś się obrócić. Załóż. Ej, serio? Znakomicie! Znakomicie jest. No, ja myślę, że jest to stylówka po prostu. Jak Freddie Mercury wyglądasz. Gratulacje. Osiąga poziom czwarty jako monarcha. Okej. Opublikowana, wzmocniona obrona w walce, wyższa skuteczność. No, rewelacja, no, słuchajcie, rewelacja. Dobra, ja sobie ten traktat już napiszę sama. Także na tym skończyliśmy misję z krabim bandytą i równocześnie odcinek też. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!